Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj będziemy sobie porównywać północ-południe z Amigi i remake, który powstał w 2012 roku przez firmę Anuman Interactive. Zobaczymy sobie, jakie nasze zmiany. A przyznam się szczerze, że raz w to zagrałem i zmiany są ogromne. Choćby nawet w sterowaniu walki. Ale porównamy sobie też i graficzną wersję. Oczywiście na sam początek sobie zagramy wersjami Amigową, żeby mieć do porównania. Z tej strony, z tego miejsca chciałbym też pozdrowić Adasia i Marcina. Właśnie pokazali mi tą gierkę, jak dorwać. Tu mamy te szachowe rozwiązania, no i tradycyjne kliknięcie w tyłeczek. Jedziemy. Damy datę 61. W tym remake'u też sobie wezmę datę 61, żeby powoli i po kolei popatrzeć na różnicę. Skromnie mówiąc, ja uważam, że jestem dobry w północ-południe, ale na remake'u już się inaczej gra. I sztuczek w walkach nie można takich porobić. Nie za jaja też wychodziły, ale to dobrze. Myślę, że to wyszło na plus, bo to trochę jednak inna, kurde, gra. Kurde, straty mnie. No, robimy im szachomata. Kurde, nie zdążyłem. Fuck you! Yeah! Kurde, fuck. Bucior Jan Kasador do flagi. No i są teraz w szarej dupie, bo nie zdążą. Jedynym ich desperackim aktem by było uderzyć na ten fort, ale by musieli pokonać mojej armii. Także tutaj, jak widzicie, w parę miesięcy można rozgrywkę szybko skończyć. A poziom trudności nie był właśnie jak w remake'u, ale o shit. Armia poszła się walić. Dobra, my nie będziemy tutaj ich strofować. I żeby turę dalej puścić, wystarczy cisnąć na miesiąc. Inaczej jest warunek. Ubudu.
Świnia! O ty świnko. Kamikadze. O to mi chodziło, żeby się wycofał, a my jeszcze zdążymy im tutaj pozajmować. Cyk! Mam nadzieję, że zdobędziemy fort, ale to najpierw może tu. Cyk i cyk. Jak tak stoimy, to przeważnie było tak, że wypuszczali mnóstwo. O to mi chodziło. Taki trik. No i kończmy to, co rozpoczęliśmy. Mamy czerwiec, niebies. Ogolony. No i wszystkie terytoria pięknie podbite do lipca. To się przedstawia nasze pólno wspólnie amigowe. A jak się remake z 2012 przedstawia? Zapraszam do materiału. A tutaj już sobie. Bardzo ładnie to wygląda. Będę się wpatrywał. Wow. Okej, okay. Przechodzimy do remake'a. A więc czas na remake. Mamy tutaj opcję gry pojedynkę, opcję gry na dwóch graczy i opcję mamy tutaj języki właśnie polski. Weźmy sobie polski, głośność dźwięków, muzyki. Wyślę podpowiedzi. No, podpowiedzi tutaj są, ale w innych językach polskich nie ma. Na dwóch graczy można sobie zagrać. Już mówię. Gra na zmiany na tym samym urządzeniu, tylko tryb taktyczny. Nie można walczyć. Lub na dwóch urządzeniach połączonych siecią lokalną. Tak. Więc trochę inaczej się to ma na Amidze, prawda? Można sobie grać i walczyć na dwie osoby. Dobra, gra pojedyncza. Weźmiemy sobie pustą grę. Nowa gra. To są sloty do zapisania, na przykład w czasie kampanii. Jak wyjdziemy, to gra automatycznie zapisuje. No i mamy tutaj tryb normalny, słaby, silny. Mamy tutaj generałów oczywiście. I ciekawe, czy tutaj jest tak samo jak że z fortami, nie? Dobra, zaawansowane może weźmy. Tutaj mamy oczywiście ten tryb właśnie taktyczny i że tak powiem manualny.
słoneczko, okręt, wszystko weźmy, zobaczmy jak będzie. Kliknięcie tu w tyłek jest gorsze. No i tutaj jest, on robi zdjęcie, tak, więc przy pstryknięciu powinno zrobić zdjęcie, a tutaj jest po prostu zasypane opcjami, tak. No i tu wybieramy sobie rok kampanii, no jak wcześniej mówiłem, sobie bierzemy od początku. No i tutaj są właśnie pokazane taki samouczek i widzicie, że po polsku nie ma. Jedynie zdjęcia. Łączyć też można. W kwietniu 1861 roku południe rozpoczyna działania wojenne poprzez zajęcie fortu Sumter. Gromadzone są oddziały. Obie strony mają równe szanse na zwycięstwo. Wszystko jest możliwe. No jak widzicie, w północ-południe na Amidze wystarczyło kliknąć na datę i koniec tury, a tu trzeba od razu. No i też tutaj jest menu, gdzie na Amidze wystarczy Escape wcisnąć, tak? Dobra. Czemu ja nie mogę się tu ruszyć? No w dupę! Bez jaj. No i mam, aha, no i mamy tutaj sklepik, tu jest nasza kasa. W sklepiku można kupić oddziały. Zwiększenie kul armatnich do strzelania. Szybkostrzelność naszych oddziałów, no to sobie kupimy. Następnie dodatkowe życie, a to się przydaje przy obronie, przy ataku na fort, przy przejmowaniu pociągu. Tu jest ochrona przed pogodą, parasolki i eskorta kawalerii. To nam gwarantuje, że Indianie na przykład czy Meksykanie nas nie zaatakują, tak? No dobra, zrobiłem tutaj fajny babol. Nie wiem, czemu nie mogłem się ruszyć. Zawsze sobie zajmuję właśnie tutaj te terytorium, później dopiero idę. Po kolei po prostu, żeby później nie cofać się. Nie wiem, może w tym roku nie można było, nie? Zła pogoda jest na południu, twoja kolej. Muzyczka nawet przyjemna, ale... Jednak co do muzyki, to chyba jak pociąg, jak oni jeszcze dwa stany tam nie mają. Ale brzydut. Ja też mam tu dwa forty, to powinien pojechać spać. O kurde, zbliża się do fortu. Będę musiał fort dobrać. No i zajęli oczywiście port. Trochę sobie jednak skomplikowałem sprawę. Zwłaszcza, że no, trzeba przyznać... O, shit, już mają przewagę militarną. A jednak jest nasz pociąg. Trochę też realistyczne, bo... Na terytorium... O, to może sobie kupimy oddział? Udało ci się kupić jednostkę. Teraz umieść ją na którymś z twoich wolnych terytoriów. Bez jednostki. O, koniecznie tu. A, to nie tylko tutaj, gdzie tory są. Ale i mogę tu. Fajnie. Od razu mogę... Jakoś niezbyt to działa. Nie no, musimy ruszyć w kierunku fortu.
Dobra, więc mamy 3 na 3. Oni mają tutaj podwójną armię. Oj, będę musiał się spinać. W północ południe na Amidze jest tak, że trzeba zająć wszystkie stany starami, żeby mieć przepustowość, że tak powiem, naszego pociągu. A tutaj widzę, że nie trzeba. Aha. No jak mówiłem, zagrałem tylko raz. Wiele rzeczy nie odkryłem. No jas, no będziemy musieli fort zdobywać. Musimy to rozegrać jak na Amigowca przystało. A, to oni. Ja spokojnie sobie po prostu podchodzę do tematu. Nic, trzeba. No i tutaj, kochani, się tylko i wyłącznie steruje myszką. Zaznacza się jednostkę, którą się chce wziąć. O, Winchestery mają? Ta, jasne. Tu trochę dali dupy, firma francuska, przecież muszkietami walczy. Dobra, klika się jednostkę i można na przykład jej rozkazać, na przykład artylerii, pokazać jednostkę wroga, żeby tam ją ostrzeliwało. Inna sprawa, też trochę się ja tak jakby steruję, tak szybko wytłumaczyć, jak w Cannon Fodder. Nie góra, dół, tylko po prostu klika się, gdzie ma oddział iść myszką i on idzie. To wszystko. No, i jeszcze właśnie co do tego dochodzi. Żołnierze mają energię, tak? Czego nie było w amigowej wersji. No, mają 10 kul. Tam jak widzieliście w sklepie można dokupywać kulę większość. To dwie pozycje. Ale oni strzelają z tej pozycji. Tu jest maksymalne dojście, a później można właśnie wpaść chyba to, o coś takiego jest ikonka, wtedy można ich atakować. Tu jest ten taki przesmyk, gdzie można przejść, tak jak na Amidze. Jedziemy. Artyleria! Nie ma, brakuje mi tego. Ja to robię tak. No i już nie można kontynuować, tak? Na Amidze można ich dojechać. Jak już są przy końcu, przecież ostrzelać ich nawet artylerią. Zwycięstwo. Wrogie jednostki uciekły. Trochę rzeczywiście... Aha, atakujemy. No i tutaj zobaczcie, jak... Jaka ciekawa jest wersja. Trzeba po prostu strzelać coś w rodzaju gry sterowniczkiem, tak? Strzelanina. Mamy tutaj właśnie życia, które można sobie dokupić. Strzelić dopiero można w tych, którzy docelują w nas. To jest chyba czas... Aha! Bo prawym przyciskiem myszki, jak się naciśnie, to się chowa za... zaworki, ale tu czas ucieka. Tu mamy naboje. Naboje są w pizdziec nieograniczone, ale jak się skończy w pasie, to on musi naładować to wszystko. Dobra, zaczynamy. O, zabił mnie.
O, w dupę. To jest najgorsze, że oni... Co jest? No kurde! Że oni po prostu... Każda jego... ich kula jest... celna, tak? Stan Iowa z Kansas City. Nie ty, kur... Chyba... Czemu mam... Aha, oni się tam... zgnietli. Dają dyla. Trochę to przypomina... jak takie... postacie jak z Lucky Luke'a, nie? O, skurczybyki, wszystkie siły rzucił w niej na zachód. Ej! Indianie atakują. Jak mnie, no to jestem już wdupiony. Ale ja dodam. Kurw! Trzeba dobrze teraz zaplanować. Ja im zajmę ten port jednak. No i kupimy oddział. Bo to może być nasza ostatnia szansa na kupienie oddziału. Teraz nie wiem, czy tu, bo jak mi Indianie znowu wykoszą. Kontratakujemy. Wyłącz pomoc. Son of a bitch. Dobra. Atakujemy. Fort. Strzelaj do tubku! Ale fuksa, nie? Znowu tego zabeczki, nie mogę wtrafić. Cholera. Ja! Uff, udało się.
wojska Unii zdobywają fort. Ja to bym, kurde, chętnie kupił jeszcze szybko strzelność sobie. Mam trzy oddziały tak naprawdę. Regimenty. No i ta armia mnie tutaj zastanawia, podwójna. Będą ciężkie walki. O, kontratakują. Wdarli się tam na terytorium. O, w dupę, chcą nam przeciąć wszystkie linie. Spóźniłem się łamać sekundę. O, teraz zastrzeliłem go. No kurde! Najlepiej chyba w łeb celować. Yes! Muszę życie sobie dokupić, bo kurna nerwówka jest. Żeby statek tylko nie przepłynął teraz. Bo będę w dupie. Tu będą mieć trzy armie i tu będą mieć trzy armie. O kurde, co jest? Atakują nam na nasz pociąg. No i tutaj, kochani, wypuszczamy na nich swoich po prostu żołnierzy, tak? On musi skoczyć albo na niego, albo przed nim i go powstrzymać, ale jednocześnie ten tutaj, kawalerzysta, który zasuwa na koniu, musi pokonywać przeszkody jednocześnie. Przeskakiwać przez kamienie, schylać się, żeby nie uderzyć głową. Ten oczywiście naboje, taka sama zasada. Oni mogą strzelać właśnie do naszych, a my wypuszczamy swoich żołnierzy. No i oczywiście ma życie. Wyłącz. Coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Jest. On ma tylko trzy serduszka. Jeszcze się nie stuningował. Pociąg jakoś dotarł. No i tutaj sobie tuninga strzelimy. No i właśnie. Chyba szybko strzelność. Chociaż wiecie co, ja kupuję eskorty dla kawalerii, żeby mam tutaj Indianie. Otrzymujesz ochronę przed Indianami i Meksykanami. Uważam, że powinno to być droższe. No ale trudno. Dobra, mamy tutaj już cały północny stan, a my się wbijamy do portu. Nasze wszystkie jednostki kupione. O, jeszcze szybko strzelność sobie podniesiemy. Żeby nasze armie skuteczniej walczyły. Dobrze, że... No, znowu próbujmy nam fort zdobyć. Szybka rozgrywka. O, świniak! Mi się wbił na tory. Agresywnie komputer zagrał. Nawet tu jeszcze ma stany nieodkryte, a każdy stan daje nam większe podatki i większe... O, ale strafiłem, co? Fuh.
Znowu atak. Zaszachowałem go. A teraz na z tamtej strony. Biedne pociągi Unii. Dobre, dobre. Nie dałem mu szans. Trzy pitarki. Twoja kolej. Okej, więc musimy koniecznie kupić oddział, który powstrzyma tych gomon. Kurde, tu klikałem, ślepaku. No i co teraz? Teraz spróbujemy okrążyć ich armię w kotle. Maryland. Zawsze atakujcie po dolną armatę najpierw. Po kilku wymianach strzałów. O, wycofali się. Muszę tych wycisnąć tego syfa. Właśnie w Amidze było tak, że jak się mocniej przycisnęło, to wszystkie jednostki, które w sąsiadujących stanach mają ruch, też atakują. A tutaj niestety nie było tak. Nie zaatakowali mnie. A chciałem dwoma działania. Zmusiłem ich do odwrotu. Odbijamy teren. I okrążony oddział w kotle. Otrzymuje ostateczny cios, chociaż ich tam jest więcej. Kurde, nie to. Ale pizda. Bitwa przebiega kompletnie beznadziejnie. Schowamy się za domek. Po prostu czekam, aż mi się kulki skończą. Ten się w drzewku zaplątał, cofka! Po prostu oddać strzał i wycofać się za linię zasięgu. Kurwa. Zmylił mi, bo się zaplątał w krzak. Adios. Wiem, trochę irytujące, ale jak sami widzicie, skuteczne. Nie stoi się jak pała naprzeciwko, 50 metrów od siebie.
i nie strzela po głowach. Plan wykonany. Dopiero w październiku odzyskaliśmy jakąś kontrolę. Ale myślę, że przez te krwawe walki na północy odzyskaliśmy inicjatywę, tak jak po bitwie pod Gettysburgiem. W sumie w podobne rejony nam dotarli. Ciekawe, będzie atakował na fort? Czasami tak gładko idzie, a czasami dupa. Nie, tutaj chcę. No i zrobimy. Czemu tu nie mogę? No. Gdzie się przesunę? Tu. Mam trzy. O, dobra. Kupię. Chociaż mógłbym też szybko strzelnąć, kupić. Ale dobra. Kupimy jednostkę i wyślemy ją. No może tym razem będę mógł tutaj zająć teren. Teraz ja zdobyłem. No i tutaj jest inna opcja. My musimy teraz strzelać z konia i klawiaturą góra-dół podskakiwać albo się kucać. Coś takiego. Ja w ostatniej chwili zauważyłem, że drzewo jest niepewne. Aż zbliżamy się do maszynisty. Co jest? W kamień się wypadł.
Ja pierdzielę. Jak widzicie, nie jest to takie aż proste, jak się wydawało. Dobra, jest przeszkoda. Jeszcze na dodatek amunicji mi zabrakło. Znowu przeszkoda. Halt! Przejmujemy ich kasiorę. On będzie coś chciał zawsze w tym celu ten fort zdobyć, bo to będzie najmniejszy przesmyk do tego. Ja go po prostu niechcący zmusiłem do... Ale mi rozwalił. Chciałem powiedzieć katapultę. Ta sama zasada jak... Ta sama zasada jest w Amidze. Jak kawaleria od dołu atakuje, to łatwiej szabelką ciacha. No i nowy fort. Muszę tam postawić jakiś oddział. Mam już ochronę przecież. To chyba najlepszy sposób. Odda strzał i wtedy ciągnę. Dobry był ostatni. Wiecie, nie można tutaj bez jaj. Można? Można. 5 pieniążków mamy. A więc tak, kupujemy serduszko. O, i pokaż. Teraz będę spokojniejszy. Fortów im na razie nie zdobywamy. Ciekawe, to będą robić statki. No mają pociąg. Ale możemy ich grabić. Uwaga, przeszkodzi. Nie mam kamieni. Przeszkoda. Szkoda, że nie można teraz sobie przeładować, kiedy się ma czas. Jak on ładuje, to nie można skakać. Przepraszam. Dobrze wiedzieć. Sobie wystrzeliłem, kurde. Wszystkie naboje. Czyli fajnie jest. Kampania przebiega. Może mi dać ten fort? Nie, nie damy.
Come on, rebelianci. O te świnie. Tędy to tak. O ty świnko. Zwykle. Chyba fajniejsze. Chociaż nie wiem, czy fajniejsze. Może i fajne, może i nie. W sensie tym, że na Amidze jak się zdobywało fort, było inaczej i to była taka w sumie minigierka, że wzięta z platformówek, tak? A tutaj typowa gierka właśnie z celowniczkiem, strzelanina. I to jest dobre w sumie. Nie wiem, co bym wybrał ostatecznie, znając to i to, ale chyba mi się bardziej ten celowniczek podoba. Dobra, ten oddział z Virginii. Nie, oni byli w Virginii, a teraz można jakoś sprawdzić stan wojskowy. Aha, dopiero jak ma ruch. Mam 5 żołnierzy tylko. Ci cały czas tam utknęli, bo przeszli tutaj. Dobra, ten oddział przejdzie tutaj. Styczeń 62. Kolejny rabunek. O! Szybkie partyzanty. Przeszkoda. Ostatni nabój. Kurwa! Palałem się głową. Forsy 7, no tak. Teraz i południe nas sponsoruje i... i stateczek. Unia otrzymuje batalion. No dzisiaj wszyscy skutecznie mi przeszkadzają. Ten oddział wyślemy. Mamy kupioną, a właśnie, co do zakupów, zaraz to sobie zrobimy. Ten, nie tu kurwa, tu klikałem ja. Nie chcę fortu zdobywać, na razie. A w drugiej zdobędziemy. Ah.
dobra, mamy teraz więcej serduszek, to można szaleć, nie? Chciałem ten tutaj zdobyć stan. Już tak niesprecyzowane to jest. To jest ten. Mają jeszcze tylko w sumie trzy stany. Ten i ten. No i dobra. Na forcie będziemy odprawiać ich. A tutaj kupimy tak. Szybko strzelać to już w sumie nie trzeba. O, kupimy sobie parasolki. Ty no bez je... To o to chodzi. Po prostu... Wydaje tylko bez sensu kasę, widzę. Dobra, no to kupujemy w takim razie, żeby tylko strzelność. Broń była ulepszana od początku 3 razy. Nie mogę napisać trzeci poziom na przykład tam technologii. Czyli wiemy jedno, parasolki niezbyt działają. Myślę, że to tak uniwersalne, każdy oddział dostaje te śmieszne parasolki. No i co, on... Aha. Mniej więcej w prawe ucho trzeba mu celać. Po prostu tak jak na amigowej wersji, chcę po prostu tutaj zająć wszystkie terytoria. Pamiętacie, wykupiłem oddział kawalerii do ochrony Indian, czyli to nie działa, tak. To jest takie, że tak powiem, jednorazowe. Chyba, że nie zaliczyło mu przecież to był świeży chyba oddział. Zaraz zobaczymy. W takim razie atak ich się nie powiódł, że tak powiem. Twoja kolejna, pokaż. Jestem ciekaw. Tak, cały oddział. Chociaż dwie armaty? No i weźcie teraz w trafcie, nie wiem, w to. Jest, w końcu. No i w amigowej wersji było tak, że te stany... Florynda, tak? Przyłączą się automatycznie po turze. Czy tutaj tak będzie, nie wiem. Ale... Czas. To jest precyzyjny. Jedna kulka i od razu giniemy, więc to jest ciężkie. Unia zdobywa fort. Zbliża się koniec gry, więc i koniec i czołówka końcowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i co on teraz zrobi? Cały czas uparcie na fort atakuje. No i dobrze, tak ma być.
On ma się zajmować pierdołami, że tak powiem. Gorzej by było, jakby zdobył fort. Trochę skomplikowała sytuacja. O! On nie zdążył już chyba. On nie załatwił. Cioba! Zabił. Tak, jego lewe ucho najlepiej celować. Znosi po prostu pistolet. Napadają mi na pociąg. A wiecie co, niech się zdobędzie. Co tam? Zobaczymy. Ma jedno życie. Uszczupliłem trochę. Także jak się wywróci albo się potknie, to piźnie głową w konar. To ja mu już nie pomogę. A to... Tak, to... O, przypaści nie widziałem. Ale mam pociąg. Zbiera podatki. 5 sztuk złota. No pięknie. No i się nie przełączyły te stany. Możemy kupić kule, oddziały, serduszka, parasolka, kawaleria. Nie, Wise. Co to właśnie? O. Chroni twoje oddziały przed atakami maksymalnie jednokrotnego użytku. Umożliwia zablokowanie twojej jednostki przez pogodę. Premia zostanie automatycznie zużyta, zanim pogoda wpłynie na twoją jednostkę. Jednorazowego... A, widzicie, to jest jednorazowe użytki. A ja już mówiłem, że to lipę zrobili, bo ja sobie żyć nakupuję. Aha, już nie mam kasy. Dobra, no i co? W następnej turze zajmujemy Florydę. Gdyby się przydało... co to miało być? O jajko, to ja mam tutaj niezłe kaszanki. Połączymy oddziały. W następnym miesiącu. A oni mają tylko piechotę z Oklahoma. Nie trafiłem. No, tych dwóch czy ten z zawozu. O, jeszcze czwarty wyszedł. Kurwa! O, jaki fuks. Nie, to jest nie ma. Mm-hmm.
No i napadnie mi na pociąg. W punkt południe, zamigi, nie ma także. Dziękuję, kochanie. Nie ma tak, że pociąg jeździ po wszystkich torach. A tu jest. Ale tym razem nie dam. Brać go! Jeszcze się potknę. Budżet rośnie o 5 mieszków złota. Floryda zajęta. Jak to pięknie wygląda, prawda? Nie. Dobra. To tym oddziałem po prostu uderzamy na nich i kończymy grę. Jest maj 1862. Piechotą. Finito. Zwycięstwo. Wrogowie zostali zniszczeni. Piękna mapa. United States win. Dobra robota. Ci przeklęci konfederaci nareszcie poddali się po 13 miesiącach walki. Ponad rok walczyłem. Niech żyje Unia. Niech żyje Grant. Niech żyje Lincoln and Stany Zjednoczone. No i tak jak mieliśmy czołóweczkę za Migi chwilkę wcześniej, to tak teraz tutaj mamy czołóweczkę z remake'u Północ-Południe na PC i mobilne. Gówno, a czemu? Co, oni przeszli już i koniec? A nie, idą jeszcze, dobra. Fajnie to wygląda. Ale jednak chyba te babeczki. Tam chyba było więcej tych babeczek. No ale mniej więcej odwzorowane. Dobra, to by było na tyle. Kochani, dziękuję za obejrzenie odcinka porównującego wersję Północ-Południe z 1989 roku, a do remake'u z 2012 roku. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy oraz lajków, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, trzymajcie się, hej, adios amigos.